Panie Przemku, proszę nam opisać, jak z Pana perspektywy wygląda ta końcówka spotkania. Do pewnego momentu wydawało się, że to my jesteśmy górą i że pełna pula punktowa jest praktycznie na wyciągnięcie ręki, no a ta końcówka fatalnie ułożyły się wydarzenia. No tutaj w końcówce zadecydowało moim zdaniem to, że załapaliśmy za dużo kar. Graliśmy praktycznie pół tercji, z tego co przed chwilą sobie ustaliliśmy, gdzieś około 10 minut w osłabieniu, gdzie raz graliśmy 5 na 3. No i właściwie rozpykali nas do pustej bramki. No i powinniśmy już do końca starać utrzymać się ten remis 3-3. No i tutaj kolejna kara w końcówce, gdzieś 2 minuty do końca. No i strzał z niebieskiej, dołożenie Urbanowicza, zmiana lotu krążka, gol, 4-3 przegrywamy. No tak naprawdę powinniśmy ten mecz wygrać 3-2. Krzywdy by nie było, no ale... Ale tak jak mówię, przez tą końcówkę, że ona całkowicie obróciła obraz meczu, no można powiedzieć, że to Jastrzębie przez tą końcówkę było lepsze o ten jeden gol. Kary na pewno w znacznym stopniu przyczyniły się do takiego obrotu, a nie innego, jeżeli chodzi o końcówkę trzeciej tercji. Natomiast od początku tej części gry byliście wyraźnie cofnięci do defensywy. Czy to założenie trenera? Chociaż pewnie gdyby mecz zakończył się 3-2, chwalilibyśmy właśnie za takie posunięcie. Nie, na pewno powiedzieliśmy sobie, że nie ma żadnej obrony Częstochowy, jak to się mówi, i staraliśmy się grać to samo, no ale Jastrzębie troszeczkę bardziej nas zaatakowało, szło dwoma zawodnikami w naszej tercji. Mieliśmy problemy z wyjściem z naszej tercji obrony i w tercji neutralnej rozbijali nasze ataki, od razu wrzucali krążek do nas do tercji i szli ostro na nas. No i myślę, że gdybyśmy nie zrobili tych, można powiedzieć, no, bezsensownych kar w końcówce, bo wiadomo, gdy się wygrywa 3-2, trzeba myśleć o tym, żeby utrzymać ten wynik, albo strzelić jeszcze jedną bramkę, a nie o tym, żeby się bronić, tak? No, jak się gra w trójkę czy w czwórkę, wiadomo, że trzeba się bronić. No i przez to, że się broniliśmy, oni byli w licznej przewadze, no i strzelili nam te bramki. No. Pierwsza porażka pod wodzą trenera Ziętary. No tak, no wiadomo, że nie wszystkie mecze uda się wygrać, no jest to normalne, to jest sport. Czasami trzeba przegrać, żeby jakoś się pobudzić i zmotywować do dalszej gry. Mam nadzieję, że troszeczkę pomyślimy o tych karach w końcówce meczu i następnym razem nie popełnimy takich błędów i ze spokojem będziemy patrzeć na następne mecze. 350 km do przejechania, mimo to kilkunastoosobowa grupa kibiców z Sanoka. Jak ważne jest dla Was wsparcie w meczach wyjazdowych? Wsparcie jest bardzo, bardzo ważne, czy to jest w domu, czy to jest na wyjazdach. No, chociażby to był jeden kibic, to dla niego się gra i naprawdę jest fajnie, jak od czasu do czasu kibice krzykną, nawet jeżeli to jest wyjazd i są w tak mało licznej grupie. No, cieszymy się z tego, że przyjeżdżają za nami na te mecze. Pomagają nam na pewno. No, dzisiaj niestety przegraliśmy, no i na pewno się nie cieszą z tego meczu dzisiejszego.